Grzegorz, jak morale w zespole? No bo ostatnie wyniki no, są mało satysfakcjonujące. Na pewno tak, ale myślę, że poza punktami ta gra wygląda naprawdę nieźle i wierzymy w to, że ta gra w końcu przyniesie nam upragnione punkty. No właśnie, w Częstochowie ta gra wyglądała nieźle, tam w końcówce trochę zabrakło. No tak, no przeciwnik mógł gdzieś tam nam strzelić bramki, no to niestety gdzieś tam błędy przy stałych fragmentach i straciliśmy, tak, ale no przedtem trzeba wykorzystać te sytuacje, które mieliśmy, bo tych sytuacji było na tyle dużo, tym bardziej na wyjeździe, że no po prostu musimy je wykorzystywać i spokojnie powinniśmy wywieźć tam te 3 punkty, a tak po raz kolejny przegrywamy. Jest późna jesień, na pewno nie można panikować, ale widzisz światełko w tunelu? Tak, jak już mówiłem też po meczu tutaj z Puszczą, także taka gra musi nam przynosić punkty, tak? Tylko że to nie był jednorazowy wyczyn. Zagraliśmy podobnie, można nawet powiedzieć lepiej w Rakowie, ale no, znowu przegraliśmy, tak? Zawsze czegoś brakuje, ale no, nie możemy się poddawać, tak? Musimy dalej iść tą drogą i wierzę w to, że do końca zapunktujemy na tyle, żeby po prostu spokojnie przezimować tą zimę do wiosny i się przygotować porządnie i tyle. W niedzielę przyjeżdża GKS Katowice, który no, początek sezonu miał różny. Ostatnio zapunktowali, wygrali. Jak ty do tego meczu podchodzisz? Jak do każdego innego, tak. To jest każdy mecz będzie ciężki, każdy mecz trzeba wyszarpać i walczyć do końca. Także no, spodziewałem się ciężkiej przeprawy, ale no, spokojnie możemy ten mecz wygrać i z takim nastawieniem wychodzimy na boisko.